Cześć, dzisiaj Wasz ulubiony temat. Na blogu Postne Kulinaria warzywa i owoce dozwolone. Więc tak, wypisałam Wam warzywa i owoce dozwolone, które są według dr Dąbrowskiej. Oczywiście wszystkie niskoskrobiowe i o niskim indeksie glikemicznym. Więc ci, którzy nie wiedzą, będą mogli chętnie do tego sięgać. Warzywa korzeniowe: marchew, burak, seler, pietruszka, chrzan, rzodkiew, rzepa, kalarepa, liściaste, sałata, seler naciowy, zielona pietruszka, jarmuż, rzeżucha, kopel, zioła. Z ziół możemy bazylię, tymianek, oregano, anyż i inne. Wiadomo, wszystkie zioła możemy i w formie suszonej, i w formie żywej. Do tego cebulowe, cebula, por, czosnek, psiankowate, papryka, pomidor. Słuchajcie, jeśli chodzi o bakłażana, uważam, że nie napisałam tego w blogu swoim, ale uważam, że małe ilości bakłażana nikomu nie zaszkodzą. Ja osobiście nigdy nie rozwodziłam się nad bakłażanem, ponieważ go nie lubię. I jest dla mnie tak jakby bezpłciowy. Wy, jeżeli chcecie jeść bakłażana, to nic Wam się nie wydarzy. Jest on, musielibyście zjeść dwa bakłażany, chyba żeby coś było nie tak. A zresztą podobno dziewczyna, która była na wykładach, doktor jej potwierdziła tego bakłażana, że też można jeść, więc bakłażany w sumie też możemy, więc może dopiszę do tego bloga jednak tego bakłażana. No nie wiem. Więc tak, cebulowe, cebula, por, czosnek, psiankowate, papryka, pomidor, kapustne, kapusta biała, czerwona, włoska, pekińska, kalafior, kalarepa, broku, brukselka, czyli wszystkie z tych najbardziej popularnych. Dyniowate, dynia, kabaczek, cukinia, ogórki, owoce, jabłka, grejpfruty, cytryny i jagodowe. Jakie to są owoce jagodowe? To są, wiadomo, poziomki, to są jagody. Ja uważam, że zaliczamy także do nich truskawki i nawet podeszłabym, że trochę maliny, więc to tak jakby są dozwolone. Jeżeli chodzi o arbuza i melona, które występują w ośrodkach, które propaguje pani doktor Dąbrowska także, no to ja myślę, że melon, arbuz w malutkich ilościach, oczywiście nie mamy go w dozwolonych, ale w malutkich ilościach się nic nie stanie, do dekoracji oczywiście, czyli tak jakby do zmiany smaku w przenośni łyżeczka. Dzięki bardzo i zapraszam na mojego vloga Postne Kulinaria.